drogi Pawle i droga Karolino, Pan Jezus was kocha, bardzo was kocha i chce jednego, chce, żebyście jako mąż i żona byli szczęśliwi, żebyście tworzyli piękną, szczęśliwą rodzinę, miejsce, do którego chce się wracać. Po to ta cała ceremonia, po to te wszystkie uroczyste szaty. To ma podkreślić wyjątkowość tej chwili. Jezus w szczególny sposób chce was otoczyć swoim błogosławieństwem. Ale wino, które dojrzewa, wino, które się odpowiednio produkuje, jest również podatne na różne zagrożenia. Dobrze wiemy, że jeśli wino nie jest przechowywane odpowiednio, może się zepsuć. O wino trzeba dbać, trzeba je odpowiednio przechowywać. Jak pokazuje nam Chrystus i mówi to wyraźnie w Biblii, o miłość ludzie również muszą dbać. Ona nie jest dana raz na zawsze, ona jest zadana jako coś, o co trzeba się troszczyć. Kiedy ktoś za wiele lat zapyta was, czy kochacie się jak w dzień waszego ślubu, to chciałbym wam życzyć, abyście mogli na tak postawione pytanie odpowiedzieć jasno i zdecydowanie, że nie. Że kochacie się o wiele bardziej niż w dzień waszego ślubu. Bo miłość, jak dobre wino, powinna stale dojrzewać. Amen. Explosions like a heartbeat. Yeah, my mind's getting rushes of emotion. Now let's do it again. There's sweetness and adventure without a venture. TV's got your mind stuck on good reality. Motion, I ain't got no potion, but we can touch the sky.